Dziska, z tej strony mówi do was Elodar i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elder Scrolls Online. No i co, no i kontynuujemy sobie przygody naszego Mauleusa. Teraz będziemy, zmierzamy do... dokąd zmierzamy? Do Divine... W każdym razie do pałacu Viveka, czyli tego jakby, z tego co pamiętacie, boga mrocznych elfów, który jest o dziwo żyjącym bogiem, więc to tak jakby może, nie wiem, może jakaś taka potężna istota po prostu, albo ewentualnie jakiś elf, który zyskał miano takiego nieśmiertelnego. Znaczy nie nieśmiertelnego, tylko taki boga. I generalnie jeszcze zanim... Co tu się dzieje? Uśmiałkowie... A nie, tutaj próbuję walczyć z... Próbował walczyć ze strażnikiem jakiś człowiek, ale to nie wyszło mu to za bardzo. Więc tak, co my zrobimy? Na pewno chcemy jeszcze zejść do jakiegoś handlarza tutaj. I sprzedać mu jakieś tam rzeczy. Nie wiem, które mi są potrzebne, a które nie, ale nie mamy miejsca w ekwipunku. Ten pasek, o tak, to chcemy sprzedać na 100%. To jest zielony item, tu jest jakieś lepsze żarcie, jakieś potiony, ale one są warte 0, wszystko jest warte 0, tutaj coś jest warte. To nie wiem, czy chcę sprzedawać... Aha, trash. No dobra. To jest już trash. To raczej sprzedajemy normalnie. To te... Chociaż to jest bez sensu. No ale dobra, no w każdym razie nie jest to nam potrzebne w ogóle do niczego. Co jeszcze jest tu warte cokolwiek? Te rękawiczki są warte. Sporo. No i sprzedamy też. Są jakieś recepty. Red meat. To jest jakiś glif. Aha, jeszcze ten strongbox musimy otworzyć sobie. No, na razie to tyle. O, jeszcze naprawimy wszystko. Dobra. I teraz sprawdźmy, ile mamy miejsca w ekwipunku. No mamy jeszcze troszeczkę miejsca w ekwipunku, ale zobaczmy, co właśnie kryje się w tym naszym strongboxie Soul Gem. Łuk. I jakieś lekkie... Lekkie ten, jakieś lekkie buty. Chwileczkę, zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem. Musiałem sprawdzić, bo deszczu mnie pada tutaj i chciałem sprawdzić, czy to będzie mocno słychać na nagraniu, ale chyba nie jest tak źle, więc mogę kontynuować dalej nagrywanie. No i co, jak my się tam dostaniemy? Tu musimy iść górą, czyli tędy, tak? Tędy. I co? No i sprawdzimy, kim jest właśnie ten Lord Viveck i co od nas chce tak właściwie. Tutaj możemy sobie szybką podróżą chyba dojść, aczkolwiek no niestety to nas kosztuje trochę, a my tego złota nie mamy za dużo. Nie wiem, czy gdzie tu widzę, ile mam złota, to 100? Nie, to są raczej jakieś korony dziwne. O tutaj 133 chyba mamy złota. Co my tu mamy jeszcze? Coś tu jakiś wskaźnik był. Nie wiem do czego, chwila. Co to jest za wskaźnik? Sprawdzimy, co to za wskaźnik. O, no już myślałem, że to jakiś potwór. Dobra, co ty masz dla nas? Co ty chcesz? Yes. Hello. What are you doing out in the middle of nowhere? Going for a walk? This one often walks. Around here, I mean. Wszystko w porządku? Wydajesz się nerwowy. Nervous? Me? Ha!
Do not make this one laugh. Hollins here is just... just horrible. Bandits kicked this one out of his home and stole his crops. Hollins here is just a simple farmer, you see. Mm. They will make me a starving pauper. Mogę ci pomóc. Oh, bless you. This one planted his crops in a cavern nearby. Zane Sipilu, please, retrieve my notes and poison the water. Without proper irrigation, the plants will wither. It pains me to kill them, but these bandits must not prosper. Jeszcze raz, please, odzyskaj moje notatki i... zatruj wodę? You are a true hero, Walker. A brave and noble warrior. Falura and I are forever in your debt. Hmm? Sorry, I was just... Hey! You and I have the same belt buckle. What are the chances, huh? Don't change the subject. Nie zmieniaj tematu. This one is a nervous wreck. Hollingier is growing a rare Khajiit herb. Very delicate. And very desirable. Good for seasoning fish and soothing the humors. Satisfied? Do not worry, Walker. You can depend on Hollingier. To jest oszust, na pewno 100% jest oszust. Falura is this one's loyal farmhand. She is not very bright. And she is very lazy. Always scribbling notes and asking silly questions. But I keep her on anyway. Hollingier always does right by his friends. Nie możesz jakiejś ten lepszej pomocy sobie znaleźć? I could, but this one likes Falura. Plus, she probably knows too much. Wie za dużo o czym? Oh, she knows too much about my farming practices. Yes, Hollingier has many secret farming tricks, like using fish heads and guar dung for fertilizer. But this one has already said too much. Yes. Mhm. Także co, możemy pójść jeszcze na tą totalnie niepodejrzaną farmę. Przejdźmy się na tą totalnie niepodejrzaną farmę. Myślę, że czeka nas dłuższy wątek właśnie z tym Lordem Vivekiem. Także przydałoby się nam jeszcze załatwić parę spraw tutaj naokoło. Dobra, rzućmy to oszczepem. Leży. No chodź, chodź. Dobra, mamy to. Jakieś skóry, no i co? No i lecimy dalej. Żeby przyspieszyć trochę. Dobra, tu zwolnijmy już, bo to jest chyba wejście do tej jaskini, tak? Mogę z tobą pogadać? So you've agreed to help Hollingier destroy his crop? I'm not sure whether to be heartbroken or elated. Just be safe, alright? This task is more important than you know. Well, we wouldn't want that, would we? Nie jesteś powiązana z tymi bandytami, prawda? What? No, don't be absurd. Just do as Hollingier asked. Deal with those ruffians in the cavern. We'll speak more later. No to jest na pewno jakaś podpucha, pułapka albo coś. To jest niemożliwe, to jest, żeby po prostu tak sobie wyglądało. Że o, tutaj napadli mi bandyci i także no generalnie musisz zatruć wodę, żeby wszystkie te kwiaty umarły i cała uprawa zgniła. No to raczej nie. Podejrzewam, że oni są złodziejami, a ci ludzie są jakimiś zwykłymi farmerami. Aczkolwiek no mogę się mylić, no co no. Mauleus służy do zabijania czarownic, tak, nie jest wielkim myślicielem, więc
On pójdzie jak najbardziej. Sprawdzić, co tam się dzieje i pokonać tych bandytów. No miejsce co najmniej ciekawe. Nie wiem, czy którędy mam iść, bo chciałbym jeszcze sprawdzić poboczne jakby ścieżki. Tam możemy się wrócić zawsze. O! Tutaj coś jest. Tu nie są raczej przyjazne rzeczy. No na pewno nie są przyjazne. Dobra, udało nam się i przerwać mu to. Nie wiadomo co to jest, ale wydaje się groźne. Dobra, te uderzenia są najsilniejsze. Zużywające staminę. Dobra, no i co? No i tyle na razie z tych psów. Tamte oczywiście nas nie zauważyły. Zaczekamy, odnowimy sobie staminę i magię. I co? Będziemy rzucać tym gównem. To znaczy oszczepami. Dobra, raz, dwa... O! To są jakieś pijawki dziwne. Gryzą mocno. Dobra, ty leżysz. Ty też leżysz. Ty jesteś kim? Nie wiem, nieważne. Może potrzebujesz pomocy. To ci pomogę, że my... gdzie jest to? Aha, a ty kim jesteś? To są jacyś bandyci jeszcze, uciekają. Tu pobiegli. Dogonimy ich. Jakieś chcą tutaj ze mną w grupie działać ludzie. Też prawdopodobnie dali się przekonać temu Kajitowi, ale no myślę, że nie potrzebujemy tutaj. My działamy sami, my jesteśmy wolnym strzelcem. Lepsze rękawice, to mi się podoba. To mnie się podoba. Te możemy wyrzucić od razu. Jakieś takie rzeczy chyba nie będziemy zbierać. Tu mamy mnóstwo tych pająków. Ale myślę, że pójdziemy na tego najpierw. O kurde, duże bestia. Ale nie wydaje się być zbyt... O cholera, jakiś kwas tutaj rozpyla. No ale nic, no daliśmy radę. Makes a free level poison. Weźmiemy to sobie. I co my tu mamy zrobić? Tu mamy coś znaleźć, albo... Albo właśnie tutaj mamy tą... truciznę wlać. Dobra, tutaj znaleźliśmy te notatki. A co to jest? Nie wiem, czy chcę z tym walczyć, wygląda na groźne, więc może po prostu sobie przejdę. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest zatrucie właśnie z tyłu wody. O, tutaj coś się dzieje. Mamy jakiegoś bandytę chyba, to są ci jedni z bandytów. Dobra, nie było aż tak źle. Mamy jakiś miecz. Tam musimy się dostać. Wiemy jak tam się dostać. No jakoś tędy może. O, kolejny
O cholera. Jakiś skrytobójca to był. Gdzie on jest? Dobra. No, trochę ich dużo, zobaczymy. Gdzie mi tu? A masz. Masz, żryj to. Nie chcecie tak? Ja mogę też tak walczyć, spokojnie. Kolejny leży. Jeszcze jakiś krab tutaj się przypałętał. Masz, żryj to, śmieciu. Dobra, uleczymy się. I bijemy dalej. No i co? No porobieni. Dobra, ten chyba ma bardzo słabą percepcję. W każdym razie zaczynam powoli wierzyć Kajitowi. Znaczy w takim sensie, że nie jest on jedynym złym jakby w tej sytuacji. Bo dalej nie do końca wierzę, że on jest jakiś tam sobie farmerem, ale po prostu... ale po prostu uważam, że ci też są źli, więc... tak naprawdę prawdopodobnie wybieram tutaj między złem a złem. O, okej, mam jakiś pierścień, zobaczmy go. Co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu mamy... Tu jest ten pierścień. No, możemy mieć drugi pierścień, także tu jest bardzo fajnie nam pasuje. I co? Tu jest kolejny jakiś farmer. No, to jest, o, no nie jest farmer, myślałem, że on po prostu widły ma, jednak okazuje się, że jest łucznikiem również. Dobra, w każdym razie nie damy rady sobie ich wszystkich pozabijać, więc po prostu... O cholera, jasna. Ten ma młot, tego trzeba załatwić. Ten myślę, że zadaje największe obrażenia, aczkolwiek nie jestem przekonany do w 100%. Cholera. Boż, cholera, jasna. Dobra, leczenie. Dobra, jeden leży, drugi leży. Musimy uderzyć tymi mocniejszymi ciosami, bo... Dobra, tam jeszcze. Cholera. Strzela do nas jeszcze. Cholera jasna, cholera jasna. Leczenie, leczenie, leczenie. Nie, 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 tak miało to wyglądać. Wskakuj tutaj. Dobra. Tutaj ktoś nam pomógł. I co? Kurwa, znowu ktoś do nas strzela. Dobra, musimy go pokonać niestety, bo... No okej, no leży. Uff, było blisko. Nie opłaca używać się w ogóle tej włóczni mi, jakby nie wydaje mi się ona w jakikolwiek sposób potrzebna. O ty! Masz. Bo jakby idę w siłę po prostu fizyczną, więc te ataki magiczne są słabe, aczkolwiek ta włócznia rzucana jest, po pierwsze działa na zasięg, a po drugie... po drugie, no ogłusza, nie? Powala na ziemię i tyle. Nie wiem, to chyba nie jest mi zbyt potrzebne. Otwórz macha ten... Chwila, oje. Miałem przeczytać sobie list w spokoju, aczkolwiek nagle pojawiła się banda intruzów nie wiadomo skąd. Gdzie? Muszę to się przełamać z tego. Dobra, od ciebie ogłuszymy na razie. Muszę znowu się przełamać. Nie dam rady. O kurde. On robi jakieś dziwne rzeczy mi tutaj. Czyli tego najpierw... Nie tego chciałem. Ale dobra, no już skończmy tarczownika. Teraz ciebie skończymy. Jeszcze raz. No niestety dwa razy pod rząd nie robię takiego samego efektu. Leczymy się. Mogłem blokować.
No okej. Dobra, leży. Wszyscy załatwieni, 11 golda mamy. Coś tu na szybko, oprócz ten bandytów list. No tutaj jest jakiś konflikt interesów między tą grupą jakby, a tym właśnie Khajiitem. Dobra, wchodzimy do jaskini, znaczy jesteśmy w jaskini, ale do kolejnego korytarza, gdzie mamy jakiegoś potężnego golema. I co teraz my chcemy z nim zrobić? To jest dobre pytanie. Czy my chcemy z nim walczyć? Zawalczmy z nim. O cholera. Twardy ziomek. Dobra. Będzie trzeba blokować. Nie ma daleki zasięg, dobra. Dobrze wiedzieć. Pomaga tutaj. Puśćmy w niego włócznią, uleczmy się. No i dobra, nie żyje. O, to był taki bosik, bardzo fajnie. I mamy tutaj sobie całkiem ładne przedmioty. Wyrzućmy coś, nie wiem, cokolwiek. Wyrzućmy to, wyrzućmy to, wyrzućmy to. I to może damy radę podnieść teraz? Damy radę. I teraz załóżmy coś na szybko. To jest jakiś set w ogóle. I tak, mam więcej życia, ale mniej armora. Mi się wydaje, że... ten będzie lepszy. Te buty będą lepsze. No i oczywiście zmieniamy sobie na te ciężkie płytowe ramienniki. No i co? Tutaj mam oczywiście stopera, nie ustawiłem. No ale dobrze, no powiedzmy, że jak skończymy tę misję, to skończę odcinek. Nie wiem, ile będzie miał minut dokładnie. Tu mamy jakiegoś potężnego śmiałka już. No i co? Mamy tą truciznę. Co mamy z nią zrobić teraz? Z tą trucizną? Czyli tam jest, mamy zatruć tą wodę, no dobra. To lecimy zatruwać tą wodę. Dam radę tu przeskoczyć. Dam radę. Bardzo fajnie. Ale tutaj tych śmiałków zabrało cię. Dobrze, odwracają uwagę, kiedy ja mogę już w końcu mieścić truciznę w wodzie. No i dobra, i co? Gdzie jest wyjście? Tu chyba gdzieś będę mógł wyjść. Tu pewnie się poparzę, jak na to wejdę, prawda? Nie, nie poparzę się, dziwo. Dobra, na szybko wychodzimy stąd. Nie chcemy już tutaj miejsca grzać. Jeszcze sprawdzimy, tam była taka wcześniej jedna odnoga, to zobaczymy ją sobie. Nie będziemy zbierać już tych motylków bez przesady. Czy to była ta odnoga? Nie, to był po prostu korytarz. Musimy tutaj zawalczyć sobie z tym. Z tym jakimś
Sam, takim, nie wiem, bardziej tym pso... Zapomniałem słowa, masakra, przepraszam was za to. Z psokomarem, o, taką pijawką. No i dobra, co my tu mamy? Czy to jest ten właśnie, to jest wyjście? Ja przy... Dobra, nieważne, w każdym razie idziemy już do wyjścia. Przyspieszmy trochę kroku. I wychodzimy stąd. No i zobaczymy, co dostaniemy w nagrodę i co z tego wyniknie. Łyknę sobie herbatki. Deszcz na szczęście przestał padać, także nie będzie go słychać już na nagraniu, chyba że tylko w grze. Mhm. Gdzie jest Khajiit? In a clearing to the southeast, but that can wait. I trust you've seen what Hallinger and I were growing in there. Moon sugar. In its raw form. It's a crude narcotic, but if you refine it, it becomes something truly odious. Skooma. Właśnie, czym pomagasz? Moon sugar is temperamental. No one's been able to grow it here in Vardenfell. Until Hallinger. I need you to take the notes you found to Captain Bethys in Seda Neen. Tell him everything. He'll handle the rest. Nie ma problemu, ale dlaczego nie zrobisz tego sama? I was a member of House Redwyn's Narcotics Oath Bureau. I made some very serious mistakes. If I brought this tip to Captain Bethys, he would ignore me. But he has no reason to distrust you. Please, do this for me, Sarah. No dobra. Więc tak mamy, czy mamy wybór? Bo się zastanawiam, czy kto tu Halnir, albo... No nie wiem, myślałem, że mam wybór, że mogę albo porozmawiać sobie z Halnirem, albo mogę sobie porozmawiać z tym kapitanem, aczkolwiek na... wygląda mi na to, że... Halnir, tylko z Halnirem jestem w stanie teraz porozmawiać, może to bardziej jakoś ten się rozwinie. You are kind to check up on Hallinger, but this one is fine. Again, thank you. I teraz zastanawiam się, bo ja jako postać na pewno bym nie pomógł Halnirowi. I czekaj, czy mogę, mam tutaj notifications. No tylko tą nagrodę mogę sobie odebrać. Dobra. Journal, może coś w dzienniku? No tylko mam porozmawianie z Halnirem, nie mogę sobie ten... You are kind. What? How could she? Why would she do that? Hallinger is no threat to anyone. Skooma, czyli narkotyk nie jest zagrożeniem? Skooma? No, no, no. Hallinger does not make skooma. My sister and cousin were both addicts. This one would never make such a thing. I only grow moon sugar, Walker. For personal use, you see. You would not ruin a life over such a thing, would you? No nie wiem. Nie zamierzasz tego ten sprzedawać? To była duża plantacja. Hey, Hallinger has huge appetites. A little sugar in the morning to start the day, a little in the evening to soothe the soul. Moon sugar is a beautiful thing, my friend. The Riddlefar's gift to all Khajiit. Is the pursuit of pleasure really so bad? O nie, ja nigdy nie sprzedam przyjaciela, nie. Hallinger is glad you agree. This one just needs to gather his belongings, then he will be on his way. Nie, gdzie? Ja tu jestem.
Taki właśnie złodziej, taki trochę też. Taki jestem ziomek twój, Halnir. Ja cię nigdy nie sprzedam, nie. Ale po prostu, no, mam silnie jakby obywatelski honor we mnie tkwi, bardzo silny. I muszę spełnić swój obywatelski obowiązek i na ciebie donieść, także... No nie sprzedam cię, ale doniosę. Aha, już myślałem, że zabiłem jakiegoś kurczaka czy coś. Już mnie będą ścigać, dobra. Rozmawiamy z kapitanem. Dobra, ale ten... Khajiit jakiś hoduje tam ten... I thought him a clueless sugar sop. If he's managed to grow moon sugar here in Vardenfell, he's more cunning than he seems. Make no mistake, we'll find him. The tribunal thanks you for your help, Outlander. Take this as your reward. Dziękuję. Co teraz? Muszę coś wyrzucić. Dobra, weźmy to, wyrzućmy. I wyrzućmy jeszcze... Nie wiem, to wyrzućmy. Not now, citizen. Hollinger? Did you need something else? A skooma baron you'd like to report, perhaps? No? Then move along. Ale ty jesteś niemiły. Falura, that skooma fiend can barely put her trousers on straight, let alone conduct an investigation like this. You must be mistaken. No nie, no powiedziała mi o tym. No i może to oczyści ją trochę. If I had my way, she'd be hanging from the nearest tree. I'll pass it on to my contacts in the Oath Bureau. Dobra. To co, mamy w każdym razie nowy poziom. No i co, bierzemy sobie i oczywiście lecimy w staminę, dwa punkty. Myślę, czy by nie dać w życie jeszcze jakiegoś punktu. Ale na razie, no, nie było takiej sytuacji, żebym miał problemy z życiem. Mogę ulepszyć włócznie. Magia, nie, to na pewno nie. To co my tu mamy? Experience with the light armor. No nie, no nie bardziej. Nie bardzo mnie to interesuje. Zwiększam magicę o 5%. No na razie mi to nie jest potrzebne do niczego. Weźmiemy sobie... może nową umiejętność. Chociaż może uppercut bym ulepszył. I co my tu mamy? Stunning them and knocking them back 4 meters. Slam the enemy and swing dealing. Myślę, że to będzie lepsze. I co, mamy jeszcze jeden punkt? Mamy jeszcze jeden punkt. Czy ja jestem w stanie... O, co to jest? To jest jakieś leczenie obszarowe, to nie potrzebujemy tego. Nie wiem, ta włócznia średnio mi się podoba, żeby ją ulepszać. Czy coś tutaj mamy? No nie bardzo, mnie to interesuje. No to może sobie wykupimy kolejną umiejętność, która nazywa się Critical Charge. I weźmiemy ją sobie pod jedynkę zamiast... To będzie pod piątką, żeby też można było tą, nie wiem, ulepszyć dalej tą umiejętność. Chyba, że się nie da, tak, no to wtedy trudno już. Się mówi. I co? Jeszcze zejdziemy do handlarza i skończymy już ten odcinek. O, chyba obojętnie do którego. No, otwórz, otwórz. Co jest? Krzyczysz, kobieto. Myślałem, że tu się coś dzieje. Nie wiem, świniako zrzynają, to nic. To też nie jestem w stanie sprzedać. No cóż. Aha, to muszę sobie otworzyć. Te gemy są dużo warte, ale niech podejrzewam, że nie warto sprzedawać. Sprzedamy oczywiście miecz. Tutaj stąd. No, wywalmy to.
Tarczę zostawmy sobie. No dużo magiki to daje, ale raczej tego nie potrzebujemy w naszym ekwipunku. To tego tym bardziej nie potrzebujemy. No i co? No i idziemy sobie stąd. Jeszcze otworzymy sobie tą skrzyneczkę. Czyli to są takie... dwa pierścienie zwiększające życie o bardzo dużo, z tego co widzę, chwila. Part of the Broken Soul Set, czyli 0 na 2. Jeżeli tak, to dostanę 1500 życia. Pomyślimy, na co z tym zrobić jeszcze. I czy my mamy coś tutaj do otworzenia jeszcze? Chyba nie. Nad tym pomyślimy, bo 1500 życia to dużo, aczkolwiek ja nie idę typowo w życie, tylko bardziej pod obrażenia. Mam i tak już zbroję, która tam dosyć wyraźnie mnie chroni i będę musiał sobie zmienić część zbroi na taką średnią, średni pancerz. Ale cóż, no tutaj się z wami pożegnam, ludziska. Jeżeli chcecie, no to wpijajcie do kolejnych odcineczków, żeby obejrzeć dalsze przygody naszego Mauleusa. No i trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć.